Cień leśny. Twój następny przeciwnik, Lord Ludwik, patroluje właśnie mury swej twierdzy, uważając, że wraz z poddanymi jest całkowicie bezpieczny w tej krainie. Choć jest tchórzliwym łotrem, kryjącym się za plecami innych, od tej walki nie uda mu się wykręcić. Lord Ludwik zna twe zamiary, strażniku. Wiedz jednak, że zamknął się tchórzliwie w zamku, łudząc się bezpieczeństwem za spalonym własną ręką mostem. Walkę z tobą powierzył swym dobrym wojownikom, którzy w jego mniemaniu powinni całkiem dobrze dać sobie radę. Ale my wiemy, że tak on, jak i jego siły zostaną zarżnięci przez twoje wojska. Aby gromadzić złoto, potrzebujesz skarbca. Oh.
Zająłeś portal. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Przyjrzyj się pulpitowi stworów. Kliknij raz lub kilka razy na liczbach stworów, by je podnieść. Następnie upuść, gdzie chcesz, tak jak przedtem. Spójrz na symbole przy liczbach. Umożliwiają określenie, czym w danej chwili zajmują się stwory, ile z nich walczy, ile pracuje i czy są w dobrym nastroju. W warsztacie zbudowano czujnik ruchu. Czarnoksiężnik czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. Opracowano nowe zaklęcie. Zaklęcie opętania, rzucone na wybranego stwora, umożliwia przejęcie kontroli nad jego duszą, czynami i ruchami. W warsztacie zbudowano czujnik ruchu. Aby gromadzić złoto, potrzebujesz skarbca. Yeah.
twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Świetlik opuścił twój loch. Zaklęcie tworzenie chochlika zostało udoskonalone. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Zbudowano drewniane drzwi. Zaklęcie piorun zostało udoskonalone. Strażnica.
Wrzuć tu swoje stwory, by były czujne i gotowe do walki. Jeśli na pulsującym obszarze, otaczającym strażnicę, stanie się coś niewłaściwego, stwory będą mogły ściągnąć posiłki. Pamiętaj, by zapewnić pełniącym straż wszystkie niezbędne wygody, ponieważ nadal muszą oni zaspokajać swoje potrzeby. A lepiej, żeby większość czasu spędzali na posterunku, niż w drodze do leża czy kurnika. Elfka Mroku. Prawdziwy strzelec wyborowy z tym swoim łukiem. Podczas walki dobrze się sprawdza w drugiej linii, za wojownikami. Nadaje się także do pełnienia straży. Gra zapisana. Twoi podwładni potrzebują większej siłowni. Oh.
Masz nowy magiczny przedmiot. Stwory uznały cię za ulubionego strażnika wszechczasów. Thank you.
Dzień wypłaty. Skarbiec jest za mały. Przejęto portal wroga. Udało się. Przejęto drugi portal. Przygotuj miejsce w swym lochu, ponieważ może się w nim zjawić jeszcze 5 stworów. Czas zająć się więc grupowaniem. Z kilku stworów możesz stworzyć oddział. W tym celu opętaj jednego stwora, a potem uaktywnij przycisk grupowania. Następnie patrz oczyma opętanego i gdy dostrzeżesz następnego stwora, kliknij lewym przyciskiem myszy. Zgrupowane stwory pójdą za tobą, gdziekolwiek je poprowadzisz. O, widzę, że masz nowy magiczny przedmiot. Rów stojącej wody otacza fort Lorda Ludwiga. Twoje kopliki nie są w stanie jej zająć. Zgrupuj więc swe najsilniejsze stwory i przeprowadź śmiały desant na drugi brzeg. Zerknij na Bobusia, zramolałego sługę Lorda Ludwiga. Gdy zwrócisz jego uwagę, wezwie swych towarzyszy. Lepiej zatem, by pozostał spokojny. Opętaj elfkę, zogniskuj jej wzrok na celu, a potem strzel, by zabić. Teraz Bobuś na pewno będzie spokojny. Yeah!
Rozstawienie strażnic poprawi bezpieczeństwo lochu. Drewniany most pozwoli ci wkroczyć na nowe lądy. Gra zapisana. Odbicie olbrzymie. Kolejna kraina spustoszona w imię naszej sprawy. Jeszcze raz twoi podwładni są równie zadowoleni jak ty. Lord Ludwik okazał się nieco przereklamowany. Być może w młodych latach byłby ciekawszym przeciwnikiem. Tak czy inaczej, zdobywasz kolejny klejnot przejścia. Dobra robota, strażniku.